Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto, witam was w kolejnym filmie, w kolejnym filmiku, komentarzu, gdzie będziemy komentować sobie kolejny mecz z Tekkena 7, Tekken World Tour 2019, czyli seria turniejów w roku 2019. Niedawno się zaczęła, to jest jeden z pierwszych turniejów, dokładnie jest to turniej Rocks & Roll w Korei. Jest to top 8, drabinka przegranych, czyli część przegranych, losersi, czyli kto przegra w tym meczu, to odpada z turnieju. Także tak to wygląda. Dlaczego wybrałem ten mecz? Ponieważ dwóch legendarnych i moich ulubionych przy okazji graczy się spotyka. Nierzadko się to widzi. JDCR po lewej oraz Ni po prawej. Ni, myślę, że najbardziej znany ze swojego Briana za czasów Tekkena 6. Teraz o wiele mniej gra Brianem w Tekkenie 7, ale każdą postacią potrafi grać. Na najwyższym poziomie wiele razy Ni udowadniał, że nieważne, bierze jakąś Lili, Devil Jina, Steve'a, Jina, Paula, czy kogokolwiek innego, największy turniej, jakieś finały i potrafi wygrać, więc on jest wszechstronnym graczem. Mój ulubiony gracz przy okazji, właśnie przez niego głównie zacząłem grać Brianem w czasach Tekkena 6. No i po lewej mamy JDCR-a, legendarny też gracz, Dragunowym, Armor Kingiem, Heihachim. Troszeczkę później go poznałem, właśnie jak wchodziłem w swojego Tekkena w Tekkenie 6. Też troszeczkę później go poznałem i w erze Tekkena Tag Tournament 2 mocno go obserwowałem, właśnie jak grał na przykład Armor King Heihachi, czy tam Dragunow Heihachi, te trzy postacie jakoś tak miksował. Także grał cały czas Dragunowym, teraz od jakiegoś czasu mamy Armor Kinga, przesiadł się póki co na Armor Kinga i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. JDCR po lewej, wspomniałem, od paru miesięcy go można było rzadko widzieć na turniejach, bo jakiś czas temu stracił sponsora i nie brał żadnego nowego, nie przyjął żadnej nowej propozycji, więc rzadko pojawia się na turniejach. A że jest tutaj turniej w Korei, czyli jego okolice, no to na turnieju się pojawił. Jeżeli chodzi o rok 2019 i jakieś wyjazdy, póki co JDCR-a nie było, także ciężko go spotkać na turniejach aktualnie, ale zobaczymy, jak to się rozwije. Obu panów tutaj zaczęło mocniej cisnąć YouTube'a, także ciekawa sprawa. Ni, niestety po koreańsku, ale ludzie czasami robią angielskie napisy do ciekawych jego filmów, a JDCR stara się robić i mówić po angielsku w filmach, także ciekawa sprawa swoją drogą. Także krótki wstęp i zaczynajmy, tak jak mówię, Rocks & Roll Korea 2019, turniej top 8 losersi, czyli kto z nich przegra, to wypada całkowicie z turnieju. Także zobaczmy, co to będzie. Więc let's go. Oczywiście w tle słychać komentarz, bo to jest filmik nagrany, a to był live stream. Wiadomo, zawsze live streamy są komentowane. Komentatorzy po prostu komentują te turnieje i zobaczmy, co z tego będzie. Na pewno będzie ultra ciekawy mecz. Swoją drogą, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, może jakieś konkretne walki z ostatnich turniejów, to dajcie znać, zobaczymy, jak to wygląda. Myślałem jeszcze nad nagraniem finałów tego Tekken World Tour, bo ich nie oglądałem, także może sam wielki finał, Grand Final nagramy i dla was z komentarzem. Okej, mamy. Jak mówiłem, Armor King, JDCR po prawej, po lewej, Ni grający Devil Jinem. Napisy u góry najprawdopodobniej są źle ustawione, zaraz powinni to zmienić, grafikę. Okej, JDCR bardzo agresywnie tym Armor Kingiem. Wow, Hellchip zablokowany, Crouch Cancel i mamy wybitkę, piękne, bardzo techniczna sprawa, bardzo ciężko jest takie rzeczy robić. Zazwyczaj stosuje się wybitki podczas wstawania, a nie kanceluje i robi normalną wybitkę typu Dark Upper czy Electric, bardzo ciężka sprawa. Okej, duża przewaga JDCR-a w klatkach, małe połkowanie, mamy dół czwóreczkę, Ni to samo, nie ma counter hita, jest podcinka. Jest Hellsweep, mini combo, boom, electric, nice. Ładnie to siadło, znowu Hellsweep. Będzie to samo combo, czy coś innego? Tak jest, siadło dwa razy pod rząd, bardzo techniczna sprawa. I mamy DF1, czyli lekki połk na wygranie. Okej, 1-1 w rundek, wyrównane wszystko, ładnie to wygląda.
Duża przewaga. Wow, jak to trakuje. JDCR wie, co robi tym Armor Kingiem. Mega to dobrze trakuje, śledzi przeciwnika ten atak. Z główki. Na razie spacing, nic się nie dzieje. Gigantyczna kara. Big boy combo. I łapanko. To nie jest takie proste, jak wygląda. To jest jedno z cięższych kombosów Armor Kinga. To trzeba bardzo, bardzo mocno podbiec. I znowu, lubi ten atak używać, widać. Bardzo duża przewaga klatek jest po tym ataku na bloku, także warto. Rage u Devil Jina. Jeden poke i będzie koniec. Tak, DF 1. Dokładnie. Szybki mid poke. I 2-1 w rundach dla JDCR. Znowu klatki na plus. Znowu. Dużo midów, wiadome. Okej. Okay. No, myślę, że Nii gra za bardzo defensywnie. Ale on ma często taki styl, że on raczej szuka jakiś luk i jakiegoś błędu u przeciwnika i wtedy próbuje to ukarać. Rzadko kiedy gra jakoś mega agresywnie. Okej, mamy połki, połk. Leciutko tutaj po jednym hicie. Hopkick znikąd i koniec. O, tak jest, KO. Pierwsza runda, 3-1. No oczywiście, pies się odezwał, także muszę zrobić pauzę sekundową. Okej, pies już został przywołany do porządku. Także oglądamy dalej. 1-0 dla JDCR-a. Ładnie. Bardzo ładnie tym Armor Kingiem. Podoba mi się to, co widzę. Dragunov mega już nudny się robił. Dużo osób grało na początku tego na 7 Dragunovem. Bardzo dobra postać. A teraz mamy coś innego w końcu. JDCR nie brał Heihachiego, rzadko wybierał Heihachiego. No bo po prostu ciężka postać i nie uważał go za jakiegoś super mega koksa. Teraz mamy Armor Kinga. No i mam nadzieję, że coraz więcej będzie jeździł na turnieje, tak jak wcześniej. I zobaczymy więcej tego Armor Kinga, bardzo ciekawa sprawa. Jestem mega ciekawy, czy Nii zmieni postać, czy zostanie przy Devil Jinie. Z tego co wiem, grają tutaj do bodajże dwóch wygranych. Wydaje mi się, że do dwóch wygranych, jeszcze się przekonamy. Tak, został przy Devil Jinie. Okej. Elektryk, big boy combo, boom. Ściana, piękne doprowadzenie. 40% życia poszło, albo nawet więcej. Wow, ale blok na low. O, co tu będzie? Ile hitów tam, ładna konwersja. JDCR widzę będzie ściana jak ściana. Tak, giant swing na ścianę, koniec. Dodatkowy damage uderzając w ścianę. JDCR widzę bardzo bezpiecznie stara się grać, mocno na plus. Większość jego ruchów, które używa na bloku, to są na plus tym Armor Kingiem. Jakoś się nie robi dziwnych rzeczy. I mamy Dark Upper. Boom. Chciał doprowadzić do kolejnej ściany. Zła kara, mógł to nie zrobić lepiej, szczerze mówiąc. Mógł tam, myślę, wybić nawet po tym sidestepie. Porówno w życiu, każdy może wygrać. 25 sekund do końca. Nice. Jest koniec. Ta tył czwóreczka, ten kopniak raczej był gwarantowany. Po tych laserach, także spoko. Wave. Już mamy prawie przy ścianie. Armor King jest o tyle fajną postacią, że też ma właśnie dostęp do Wave Dasha, czyli tego szybkiego, takiego jakby płynnego poruszania się, co zazwyczaj jest takim firmowym ruchem u Mishim, czyli Devil Jin, Heihachi, Kazuya i tak dalej. WSW-ka nie siadło, wyrwał się z łapania. Nie ma kary na elektryku. Elektryk bez prądów, jeżeli się nie mylę, jest do ukarania. Także taka mała informacja. Mamy Rage. Czy się uda? Nie. DF1 trzyma go w rogu. 3 razy. Pyk i koniec. Szybkie połki i zjedzony właśnie. Widzicie jak to jest. Często, gęsto nawet nie ma launcherów, żadnych wybitek zbytnio w tym profesjonalnym, powiedzmy, Tekenie na turniejach, tylko połkowanie, lekkie, pojedyncze ciosy tutaj
tutaj trochę damage'u, tutaj 10 damage'u, tu 15 i to się wszystko dodaje i później nagle gościu nie żyje, nie? Defensywa tych graczy jest tak dobra, że często po prostu nie da się ich wybić. Praktycznie w ogóle. Bo tak po prostu dobrze grałem, trzeba malutkie ruchy robić, żeby tutaj życie zabrać przeciwnikowi. No i jak widzimy, troszeczkę, no, ciekawa sprawa, bo JDCR długo nie grał, dawno go nie widzieliśmy, a tu nagle się pojawił i wygrał z nim. Także super, bardzo się cieszę i to 2-0. 2-0 wygrał, tak, jeżeli się nie mylę. Fajnie się to oglądało. No szkoda, że to nie był na przykład finał, to byśmy mieli mecz do 3 wygranych, by było jeszcze więcej, jeszcze lepiej, ale fajna sprawa na pewno. Co mam powiedzieć? Fajnie jakby JDCR wrócił, mecz był naprawdę spoko. Fajnie jakby JDCR wrócił do tego większego grania, właśnie Armor Kingiem, może coś by pokazał, może Tekken by mu się znowu spodobał. Teraz mamy też większą nagrodę za Tekken World Tour w tym roku, także fajna sprawa, może wróci, może to go zachęci. Ani, no jak zawsze, ma tutaj różne rezultaty, raz lepiej, raz gorzej, zazwyczaj jest w tym top 8, w tej powiedzmy czołówce. Nie jest to jego najlepszy sezon jak na razie, powiedzmy, ale no to jest dopiero początek, więc nie można tak naprawdę nic powiedzieć. Raptem ile? 3, może 4 turnieje były, a jest, nie wiem, z 20 turniejów. Całym tutaj Tekken World Tour 2019, a z tego co wiem, Ni praktycznie na każdym turnieju prawie że jest w top 8, więc no tutaj po prostu przegrał z graczem najwyższych lotów, największego kalibru, więc nie ma co gadać. Bardzo fajny meczek, JDCR przechodzi dalej, mówię, nie wiem jak się skończył turniej, więc może zobaczymy jeszcze finały, może nagram finały z tego komentując, zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcecie więcej tego typu filmów komentarzowych. No, zostawcie suba, jak jesteście nowi. No i wbijajcie na wszystkie social media, które są pod spodem w opisie pod filmem. Ja się żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Na razie, cześć.